free to scream whenever you want. Kilka poziomów sprawiło, że już mniej więcej dosyć dobrze poznałem mechanikę gry. Mniej więcej wiadomo, na jakie rzeczy należałoby zwracać uwagę i jakie rzeczy mogłyby nam się przydać do przetrwania. Okej. Coś tam raczej nie jest zadowolone z tego, co się tutaj wyprawia. I tym razem też odkryliśmy potworka, który potrafi gadać. No właśnie. Ja już tu byłem. Także to miejsce znam. Kurde, co to za dźwięki? Teraz pytanie, dokąd muszę się tym razem udać? Z pewnością będzie coś do zrobienia tam, gdzie też... No właśnie, znajdzie się potwór. No, tam była jeszcze jedna droga, którą z pewnością chciałbym zwiedzić, żeby się dowiedzieć, jakie mam kolejne zadania. No tutaj już na dole byłem, więc wiem, co tam się dzieje. Dlatego zwiedzę sobie te kolejne lokacje, bo pewnym jest to, że skoro tam występuje ten potworek, to znaczy, że właśnie tam coś trzeba będzie specyficznego zrobić. Co, mam te wszystkie powłączać? Właściwie to nie wiadomo, do czego to może być mi potrzebne. No ale okej, włączę i zobaczymy. Może się rozwiąże jakoś ta zagadka. No jeszcze tylko dwa, więc jak już wytrwaliście te kilkanaście, to... No, wszystkie są na zielono. To jest na pewno dobrze, tam na końcu nic nie ma. O, to pająk. Tego pająka sobie ominę. Okej, w tym razie wiem, że już tam włączyłem wszystkie... Wszystkie jakby wentylatory, nazwijmy to tak. Dzięki którym prawdopodobnie będę mógł się dostać gdzieś dalej. Okej, tu powinna być jeszcze apteczka, ale w sumie... Okej, jest. To ten dyszący gość mi jakoś tak niezbyt tutaj pasuje. Może sobie to na wszelki wypadek. What the? Okej, to już wiemy, że jest tutaj blisko. Dlatego poprosiłbym go, żeby stąd spadał. Bo ja bym się chciał dostać tam dalej, panie strażaku. Chyba nie przeszedłby pan testów medycznych, będąc tak połamanym. Tu nikogo nie ma. Objęło? Chyba coś go pogięło. Dobra, robimy plan B.
pierdoli po prostu na szybko. Skoro jego tak pogięło, to ja mogę wykorzystać ten fakt. I trochę pobiegać. Tylko pytanie, czy mi to coś da. No musiałem to zrobić, bo nie było innego wyjścia. Tutaj nie ma nic. Okej, udało mi się też podładować mój licznik Geigera, co było celem tego miejsca. Natomiast tutaj jest pusto. Coś tu jeszcze znajdę? Chyba nie. Nie przypominam sobie, żeby tamte drzwi były otwarte. Okej, czy coś tutaj zdobędę? Nie. Okej, poszedłeś tam. Bardzo dobrze. Chyba z wami nie dam nic rady tutaj zrobić. Dlatego też pójdę tą dłuższą drogą. Troszkę się uleczę. Tak, aby móc później pójść dalej. Coś czuję, że może wypalić za pierwszym podejściem. Gdzie to były te... Kurde, tu było. Przejdzie, czy znowu będzie się tutaj kręcił jak głupi? Miejmy nadzieję, że przejdzie dalej. Też równie dobrze mogłem po prostu pobiec w prawo. No już powinien gdzieś tutaj być blisko. Z całą pewnością coraz głośniej go słychać. Gdzie on jest? O, jest. No już miałem zawahanie, żeby wyskoczyć. Okej, pobiegł. No dawaj, skakuj. Pobiegł, tylko nie wiem w tą stronę. Tak, musiał tam pobiec. Dlatego ja... Teraz bym chciał... Okej, tam poszedł. Już byłem. Czy ja tu nie będę chodził w kółko? Chyba nie. Bo tu jeszcze nie byłem. Zamknięta szafa, okej. To mi nie przeszkadza. Poprosiłbym pana o pójście stąd, bo ja chciałbym się tam dostać. Skoro już licznik Geigera sobie podładowałem, skoro tamto zrobiłem, co miałem zrobić, to myślę, że tylko kwestia teraz znalezienia wyjścia, aby móc zakończyć ten etap gry. No, ale to zaraz się okaże. Chyba tam prosto musiałbym przejść. Mam nadzieję, że on tutaj nie będzie nigdzie zawracał.
tu jeszcze kawałek odejdzie. Ja nie zamierzam mu tym mocno przeszkadzać. Okej. Uruchamię sobie tutaj te wentylatory. Zobaczymy, co one mi dadzą. Miejmy nadzieję, że troszkę oczyszczą tutaj atmosferę, jaka panuje. Okej. Wszystkie uruchomione jak należy. Idziemy dalej. Szafek nie mogę tam otwierać. Ale to mi jakoś wybitnie nie przeszkadza. Gdzieś tam jest pewnie. Że już tu byłem. No właśnie, ja już tu byłem. Teraz jest pytanie, co dalej? Muszę gdzieś tam wrócić, gdzie byłem wcześniej? Skoro już podładowałem sobie licznik Geigera, to bez sensu byłoby tutaj chodzić, a innego wyjścia nie widziałem, bo z tą turbiną no nic nie zrobię. Co to było? Co to było? Coś popsuł? To byłem. Chyba, że teraz muszę uruchomić ten przycisk alarmowy. To miałoby pewien sens, skoro turbiny są uruchomione. Przycisk niestety nie działa. Maski też nie mam. Wrócić za bardzo... Nie no, to byłoby bez sensu, żeby się wracać. No dokładnie. Tak? Okej. Myślałem, że muszę jeszcze bliżej podejść pod te drzwi. No to w takim razie, co tutaj muszę zrobić? Czy on może w jakiś sposób wyłącza te wentylatory? Z komputerem nic nie zrobię. On tutaj zaraz powinien wyjść naprzeciwko mnie. Chyba, że to ty na dole hałasujesz. Chyba, że ten na dole też nic nie zrobię. Sprawdzę sobie to jakoś. W jakiś sposób on tam wyłączył? Może tutaj jakieś się nowe przejścia pojawiły? Kurde, muszę mnie pająk walczyć, było tutaj. Nie no, tu jest wszystko na zielono, tak jak być powinno. Licznik Geigera podładowany. Może tutaj dalej? No nie. Pajączku, proszę. No i dobra. Co z tego, że... Jak kliknąłem na te drzwi, to się coś zrobiło. Okej. Wygląda na to, że właśnie coś... Kwestia tych turbin. Wow. Czyli gdzieś pewnie muszę znaleźć jeszcze jakiś komputer sterujący tym. Nie wiem, czy on poszedł. What the fuck? Otwieraj, tu nie wejdziesz. Okej. Muszę znaleźć jeszcze jakiś komputer, który steruje tym
wentylatorem. Ja tu żadnego komputera nie widziałem. Ty mi zaraz tam przyjdziesz. Pewnie od tyłu. Na ścianach nic nie widzę, żeby cokolwiek tu mogło się znajdować godnego uruchomienia. Ty raczej nic tam nie zrobisz. Tutaj wszystko powyłączane, właściwie porozwalane. No chyba nie może być tak, że te przyciski muszą być na czerwono. No nic, zbadam to. Wydaje mi się, że już uruchomiłem wszystkie, udało mi się jakoś tam obiec, więc miejmy nadzieję, że tym razem jakoś się szybko uda. Dokładnie. I tym sposobem wydawało mi się, że... What the fuck? Wydawało mi się, że szybko przejdę ten poziom, a się okazało, że troszkę zabawy tutaj było. Feel free to scream whenever you want.